uważa pan, że potrzebna jest kolejna debata? Czy ja uważam, że ta debata jest bardziej potrzebna niż potrzebna była tamta, dlatego że prawdziwa debata to jest wtedy, kiedy jest starcie tych kandydatów, którzy są już predestynowani do objęcia funkcji. Tam wśród sześciu wiadomo było, że czterech na pewno nie będzie, więc debata, która by dała więcej czasu na zaprezentowanie możliwości swoich i na zaprezentowanie programów i polemikę z programem rywala. No. Jakie tematy uważa pan trzeba było poruszyć podczas tej debaty? Trzeba poruszyć kwestie programowe. Ja bym chciał poruszyć kwestie sprzeczności programowych, jakie są w programie mojego rywala, ale takiej szansy mi nie dano, więc będę próbował to jednostronnie, w takiej debacie jednostronnej i ułomnej jednak przekazać mieszkańcom Białej Podlaskiej, że oferta pana Dariusza jest ofertą niespójną, ofertą nierealną i bardzo populistyczną. Jeśli się posłucha oczekiwań mieszkańców, czego by chcieli, to oczywiście wiadomo, że to, co najpotrzebniejsze, to praca. Natomiast możliwości, jakie my mamy, samorządowcy, jeśli chodzi o naprawdę stworzenie miejsc pracy, są bardzo ograniczone. Możemy stwarzać warunki do tworzenia miejsc pracy, a nie samo pracy. Więc powiedzenie, że sprowadzę zakłady, że stworzę 5 tysięcy miejsc pracy, jest moim zdaniem dużym nadużyciem. Tutaj pan Stefaniuk mówił, że ta rozmowa jest zupełnie niepotrzebna i byłaby jałowa. Cytuję. Ja myślę, że pan Stefaniuk grzeszy pychą, bo uważa, że mając taką przewagę, już nie musi rozmawiać z mieszkańcami poprzez debatę. Poniekąd go rozumiem, bo jeżeli się wie, że ma się argumenty bardzo, bardzo miałkie i łatwe do podważenia, to tylko na tej debacie mógłby stracić. Ja sądzę, że także straci na niepodjęciu debaty, że mieszkańcy ocenią właściwie tą ucieczkę, to moim zdaniem tchórzostwo. Ja to także nazywam swoistym rodzajem pychy, która mówi, że i tak wygram, więc po co będę państwu mówił o swoich koncepcjach więcej. Myśli pan, że to jest rzeczywiście strach przed konfrontacją, taką face to face? Myślę, że jak powiedziałem, to wynikać z dwóch, nie jestem w skórze mojego rywala, więc podejrzewam, że zupełnie inaczej by zareagował, gdyby miał 1000 głosów mniej niż ja. Jestem przekonany, żeby do debaty przystąpił, no teraz czuję się tak pewnie, że nie uważa wcale, że musi o głosy mieszkańców zabiegać. Ja jestem w innej sytuacji, ale wtedy, kiedy nawet byłem w sytuacji wygranego, pamiętam 4 lata temu, nie unikałem debaty, wręcz proponowałem debatę i w telewizji Lublin, w Katolickim Radiu Podlasie i takie debaty się odbywały. Ale żałuję, że społeczeństwo nie będzie miało okazji wysłuchać wprost i porównać tak na żywo możliwości i dokonać wyborów spośród nas. Już nieco za ponad tydzień będzie druga tura. Ze spokojem pan podchodzi do tych wyborów? Chyba nie tak. Mam poczucie dobrze wykonanej pracy. Wszystkie wskaźniki miasta, które świadczą o jego rozwoju, jego dobrej sytuacji i o dobrej jakości życia, i o wzroście dochodów są na korzyść. Tak dobrej kadencji jak ta nie miałem, spośród wszystkich czterech, które miałem, ta była najlepsza. No to jest podobno tak powiedziane, że jednak surowość ocen wyborców właśnie dotyka wtedy, kiedy się jest to dobra sytuacja. I ja ze spokorą przyjmuję to, co się wydarzy. Nie składam broni. Uważam, że jeszcze ostatnie dni będą czasem, kiedy zaprezentuję mieszkańcom Białej Podlaskiej wyższość mojej realnej, trudnej do przyjęcia w populistycznym wymiarze propozycji, bo ja nie mówię, że stworzę 5 tysięcy miejsc pracy, bo gdybym chciał wygrać z panem Darkiem, to bym powiedział 10 tysięcy miejsc pracy. Tylko co to znaczy? To znaczy totalne oszukiwanie mieszkańców. Ja chcę stworzyć miejsca pracy w programie rewitalizacji Krzyny, które nie będą miejscami stworzonymi przez kapitalistę, który przyjdzie u nas stworzyć biznes, bo to na pewno nie wiadomo, czy on przyjdzie, natomiast miejscami, które sobie sami ludzie stworzą i dochody swojej pracy będą zabierać do siebie, czyli miejscami w samozatrudnieniu, czyli tak jak dzisiaj Biała Podlaska ma miejsca pracy o bardzo wysokiej jakości, bo to są miejsca pracy wymagające wysokiej kwalifikacji i umiejętności, wysokiego wykształcenia. Nie będę wymieniał instytucji, jakie to oferują. Tych miejsc pracy jest za mało, ale nasza szansa jest właśnie w poszukiwaniu kolejnych nisz rynkowych, żeby społeczeństwo chciało
szukać zajęcia w samozatrudnieniu, w zatrudnieniu się w swojej własnej firmie, bo wtedy jest i pewność, że się i zarobi, u siebie zostaje to, co się zarobi, i że nie będzie się eksploatowanym przez kogoś, kto przychodzi po to tylko, żeby zarobić na nas.